Okay, move it along. Co to jest? Jakaś, nie wiem, czy to jest tort, czy to jest jakieś stworzenie morskie? Znowu się zaciąłem. What the fuck? Odsuń się. To był przypadek, więc zrobię loada, bo no, zaciąłem się i skoczyłem mu na głowę, cholera. Życie. No, więc jak mówiłem, to był nieszczęśliwy wypadek. To jednak wczytałem stan gry, żeby nie zepsuć wszystkiego, no bo sorry, ale zacięcie się gdzieś na modelu NPC-a to nie jest dobra rzecz. Tutaj mamy schody na górę oraz do piwnicy. A tutaj możemy zorganizować drinka z fontanny. Nie powiem. Całkiem sympatyczne. Poczęstuję się, wpierdzielę wszystko, co się da. Co to jest? Rekin? A, kurczaka nie mogę zjeść. Jeżeli to jest kurczak, ale pewnie nie, jakiś królik raczej. Halo? You smell like the streets. Been slumming it, have you? A w ryj chcesz? Careful, sir. You look like the dangerous type. No ba. In a few drinks, I'll find that mask funny. Ooh, scary mask. Okej. Okay. Mamy drinka. Teraz gdzie jest panna White? Nie tutaj. Cześć. Thank you so much. Now, how can I thank you? Are you playing Lady Boyle's guessing game? Well, I know for a fact that Waverly's in red tonight. That wanton thing. Additionally, Lydia's in black. No cóż, panna White może nam... podpowiedzieć co nieco, jak widać. No, wiedzieliśmy już, że Lydia jest w czerni. Ale dowiedzieliśmy się, że Waverly jest czerwona i że jest rozpustnicą. No, nie przyda nam się to zbytnio, ale gdybyśmy nie weszli na piętro, no to przydatna rozmowa. No tu jest takie dosyć zaciszne miejsce teraz, kiedy panna White się wyniosła. Cześć. Wiem, kim jesteś. Niestety, nie można jej powiedzieć. Tylko z naszym celem możemy jakąś taką bardziej owocną rozmowę przeprowadzić. Dziękuję za ten klucz. Jak widać, naprawdę ten rewident też nie ma jakiegoś sokolego wzroku. Seem interesting. I love that mark on the back of your hand. Tell me, have you learned anything more? Mm-hmm. Damn it. What else have you found out? Co powiesz na moje serce? She has no intention of returning the necklace she borrowed from Lady Oswald. She does not wield a sword or pistol. Gossip is her weapon. Tak, z jej towarzyszem lepiej za bardzo, za długo nie rozmawiać, bo może się wkurzyć. Is Miss White leaving the party with you? Why don't you try paying her? Doing all right? Tak, wszystko w porządku, okej. Coś jeszcze chciałem. Potrzebuję znaleźć pewnego gościa, który będzie w tej sekcji całego przyjęcia. Klawesyn. Ktoś tu pisał, że lubi klawesyny i szuka muzyka. Gdzie jest?
Stój. I need that prize. If I could get upstairs, one of them must have left traces. Gdzie jest ten to takie jedno pomieszczenie, którego nie mogę znaleźć. Doing all right there? Enjoying yourself? Tutaj? Jest biblioteczka. Tu. You should see this as an opportunity. To what? Learn a trade, join the city watch. Your house built its fortune in crisis. You can do so again. Land is worthless now. My buildings are full of corpses and rats. Where's the fortune there? If you want to be beaten, go right ahead. Let your family starve. Sell your wife into prostitution. I'm sure I can get you a good price. You son of a bitch. There's the old Byron spirit. Things are changing too fast to give up just yet. First that nasty mess with the Empress, now the High Overseer's gone. Parliament is shifting. The whole city's turning upside down. If we only had a good war to get into. There you are. Although at this stage, I don't know who we could beat. But don't you see, we don't need to win a war, only lose it. Everything's revalued and we let the conquerors worry about the problems. Interesting. I'll be informing the Lord Regent of your ideas in the morning. You don't mean... Have another drink, Byron. They don't serve cocktails in Coleridge Prison. I was only talking, thinking aloud. As was I, Byron. Now drink up. Go ahead, take it. Everyone does. I had a servant sew me an extra pocket. Indeed. Yeah. Oh, czy ty mnie śledzisz? What mischief are you? I'm getting peckish. We should have the girl bring food. Indeed. Tak, tylko sobie ten tego. Ale szukam tutaj jednego człowieka. A po co, żeby chlać? O właśnie. I know your mission tonight. We must speak privately. No, to żeś znalazł prywatne miejsce. I'm a friend of Pendleton's and I've done a few favors for your cause. I know your purpose here tonight. And how to say this? Your target is the woman I love. I swear that if you'll bring her to me unharmed, you will never hear of her again. There's a cellar directly below the kitchen. I'll wait for you there. I'm not proud of this, but surely it's better than seeing her killed. Her name is Lydia. I won't harm her, I swear. I'm a man of means. Just bring her to the cellar, and I will keep her safe with me. Forever. Tak, no to jest bardzo ciekawe i nie powiem, żebym był bardzo przekonany co do tego bezkrwawego sposobu na pozbycie się Lady Boyle. Możemy ją zabić, a możemy też oddać ją jakiemuś zbokowi w niewolę w sumie. Co kto lubi. Ale co, zademonstruję obie rzeczy. Gdzie tu we mnie rzucasz tymi pytami? Więc tak. Nasz przyjaciel w śmiesznej masce. Co to w ogóle jest? Niech no się przyjrze. Jakiś, nie wiem, pseudokot? Chcę, żebyśmy pannę Boyle, Lidię, zanieśli do piwnicy, gdzie będzie na nas czekał. Głodny kosmos, Anton Sokołow. Evening, sir. The ox roast we had last week might have been the best I've had. Niech no pomyślę, jak to najbezpieczniej załatwić. Czy ja tutaj, czy mnie tutaj nie było? No panno Lidio, proszę się stąd ruszyć. Don't bother me. I'm watching the hall. Och, sorry. Try Miss
White in the moth mask. I hear she's lonely. Pożyczę sobie. O, czarnulka idzie gdzieś, mam nadzieję, w odosobnione miejsce. Świetnie. No dobra, to nie jest zbyt odosobnione miejsce. W sumie najlepiej byłoby się w nią wcielić. Teraz niech to przemyśla, jak ją przemycić do piwnicy. A, wiem jak. Mamy tutaj kilka ciekawych opcji dialogowych. Chyba znam pani imię. Właśnie, czy może porozmawiamy w bardziej odosobnionym miejscu? Może moglibyśmy pomówić w pokoju muzycznym? Unchaperoned? You promised to behave yourself. We'll go to the music room. We have an exquisite old harpsichord. Do you play? Oczywiście, że grywam. Things have become so much better for us since the rats came. Not that I'm in favor of it, morally. Oh. Niestety mamy. So many choices tonight. Delightful. Whom shall I pick? Niestety mamy niepożądanego gościa. Idź sobie. No jak to co, zaraz ci coś zagram, ale tak, ty sobie idź. I co, nie, drzwi ze sobą nie zamkniesz? O. Ja jestem dziwny? Coś mi nie idzie. Oj tam. Ciekawe też, dokąd się udasz. Nie jestem pewien, czy ona zawsze idzie tam, gdzie chce, żeby poszła, mianowicie do piwnicy po tym spotkaniu, ale wydaje mi się, że tak zawsze robi. Drogi. Okej. Welcome to the Boyle Estate. Strogi. Doing all right? No, już. Dziękuję. It looks like he just disappeared. No. Tra la la, tak tylko sobie chodzę. Halo? Halo? Dzień dobry, panie strażnik. Mam nadzieję, że... nie robił pan nic ważnego. O, fuck. Idź sobie. Dobra. Teraz tak, i tak zamierzam tutaj wczytać grę, więc... Więc zabiłem strażnika. Tak, żeby przyspieszyć. What? Śpi. O, drzwi mnie przytrzasnęły. Tutaj sytuacja może się rozegrać na różne sposoby. Może jeszcze pokażę... Zaraz, nie pamiętam, gdzie ja ostatnio zapisałem. Może pokażę alternatywną drogę. After all, she'll have her whole life. Yeah. No nie wiem, czy to był dobry wybór. Więc wczytamy sobie grę. I teraz tak, gdzie ona jest?
Zgubiłem ją. Nine. Tutaj nie. A jest, dobrze. Chyba znam pani imię. Lydia, prawda? Jestem tutaj, aby ocalić pani życie. Save my life from what? Are you ill? Ja mam wiadomość, ktoś czeka na panią w piwnicy. To ważne. W ten sposób możemy ją po prostu nakłonić, żeby tam poszła i strażnicy nie będą nas zaczepiać. No bo cóż, idziemy z nią. Wydaje mi się, że strażnicy nie będą mnie zaczepiać. No. Wszystko w porządku. Ja jestem z nią. Cicho. Mogą wchodzić. No. Okej, strażnicy nie zaczepiają mnie, kiedy idę z panną Boyle. To nic, że mam zakrwawiony miecz w ręku. Zapiszę sobie. No, ona nawet otworzy tutaj drzwi. Łaskawie. Nie? Cześć. Dobranoc. No. No cóż, morderstwo nie jest jakimś specjalnie skomplikowanym tutaj czynem. Morderstwo, zabójstwo, whatever. Dobranoc. Au. I to jest mój wybór, który chciałem zrobić. Nie zamierzam oddawać jej jakiemuś spokowi w niewolę. Już lepiej ją zabić. Moim zdaniem. Teraz. Jak widać, bardzo przydatna jest ta moc, która dezintegruje ciała przy śmierci. No, przykro mi, przyjacielu, będziesz musiał się obejść. Tutaj, poza stadem szczurów, znajdziemy runę. W jakimś takim schowku. I klucz do niego zdobyliśmy na piętrze, właśnie w sypialni Lidii bodajże. Więc warto było. Chociaż możemy też wykorzystać szczurka. Tu znajdziemy masę kasy, masę eliksirów. Więc warto odwiedzić. I co, wsio? Został jeszcze ten jeden kościany amulet, którym trzeba będzie się zaopiekować, ale to już na zewnątrz. No sorry, ale nie. Myślę, że tak będzie najlepiej. La la la. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Teraz mam nadzieję, że wyjście z tej piwnicy nie będzie jakieś specjalnie skomplikowane, kiedy już nie mam eskorty panny Boyle. Coś czuję, że ten film będzie dosyć długi. Ale co zrobić? Nie chcę mi się go ciąć chyba na kawałki. No tutaj mamy co najmniej dwie służące. Nie jestem pewien, czy one podniosą raban, kiedy mnie zobaczą. A ty co tu robisz? Okej, nie podnoszą rabanu, to super. Bardzo mnie to cieszy. Tak, tylko tutaj ten zwiedzam. Częstuję się.
Tru-tru-tru. Nice. Jakaś ryba tygrysia. O, tutaj właśnie mamy tunelik szczurzy, który prowadzi do schowka. Pyk. Całkiem ciekawa kuchnia. Co to jest? Chyba jakieś ciasto. Magazynki. Zwyczaje i jedzenie z Morley. Skoro mnie nie wyrzucają, to równie dobrze mogę wyczyścić wszystko z pieniędzy. No. Co to było? Ja pierdzielę, no nie wierzę. A w ryj? Pierwszy raz widzę coś takiego, żeby strażnik skopa na mnie. Nice. Okej. No, i wszystko załatwione. Nikt nic nie widział. A Lord Brisby przybył, niestety. Utonął w kanałach. Cóż za szkoda. Okej. Więc już wszystko załatwione. Możemy się udać spokojnie do Samuela, ale został ten jeden nieszczęsny kościany amulet, którym wypadałoby się zaopiekować. Gdzie tutaj jest wyjście? Już zapomniałem wszystko. Mogę tu wejść normalnie, ale to mi nic nie da, bo nie mam tego nieszczęsnego klucza. Potrzebuję z drugiej strony niestety chyba wyjść. Pypy, tędy. Tędy wcześniej przyszedłem. Niestety na jakże nieprzychylne ulice miasta. Koniec przyjęcia. Trzeba uważać na tollboyów. No właśnie, co do tollboyów, to wspominałem ostatnio gdzieś w komentarzach, że da się ich opętać. Ups. Właśnie, opętanie. Cicho. Nic nie widział. Okej. To jest wejście do tego budynku. Tylko co zrobić? Fuck. Sorry. Macie tam... Rzuciłem wam przynętę, a wy nic? No dobra. Masz szczęście. Przeżyjesz. Jeszcze trochę. Gdzie by cię tutaj, nie wiem, umieścić? Nie mam za bardzo czasu i ochoty szukać jakiegoś bezpiecznego miejsca. Najwyżej szczury cię zjedzą. O, śmietnik będzie dobry. Dobranoc. Tak, tutaj jest ta grupa spora płaczków, o których wspominałem. W sumie może mi się uda ich ominąć. Zobaczymy. Zapodam spowolnienie czasu oraz po prostu... Powinno być wystarczająco szybko. Jest tam ich ze czterech chyba, no naprawdę mało przyjemne. A tutaj znajdziemy trochę drobiazgów, które możemy sobie przywłaszczyć.
Oraz ten kościany amulet, który gdzieś tu jest. A jest nim serce krwawołu, co? maksymalny poziom many został zwiększony. Może się przydać. Eliksirek, no. O. Maksimum. To jest ten sam budynek, gdzie byliśmy wcześniej, skąd teleportowaliśmy się do, a raczej na balkon pierwszego piętra posiadłości. Teraz... fuck. Naprawdę nie chcę was zabijać, ale naprawdę nie mam też za bardzo ochoty się z wami bawić w ciuciu babkę, więc... więc umrzesz. O fuck. Trzeba było się nie czepiać. Nie jestem aż taki litościwy, żeby usypiać ludzi, którzy chcą mnie zagryźć. Ludzi, no, jeżeli można ich jeszcze nazwać ludźmi. Tia, balkonik. Hops. Hops. I jesteśmy w budynku strażników. Kluczyk, moneciki. Tu jeszcze jakieś pierdoły. I tutaj mamy zejście na... tak, tutaj właśnie. Zejście na dół oraz na górę, na balkonik. Więc... okej. Myślę, że to będzie bezpieczniejsza droga. Ciekawe, co się stanie, jak cię okradnę. Nic. Dobra, spoko. No. Teraz załatwione już jest wszystko, co tutaj się dało zrobić. Można wreszcie się ewakuować do Samuela. Ziu. A, tak, miałem zademonstrować opętanie Tallboya, co zaraz spróbuję zrobić. Oczywiście skończy się to raczej przykro. Więc wczytam grę potem. Nie ma to faktycznie jakiegoś większego zastosowania. Ale jest śmieszne. No, za daleko. No. Nie ciebie, cholera. Jego chciałem. No. Trollolo, trollolo. Niestety... a, tak, prawy przycisk to... przerwanie opętania. Nie to miałem na myśli. Niestety nie możemy atakować w tej postaci. Nie możemy nic robić konkretnego. Więc no, jest to dosyć bezużyteczne. Można próbować wejść Tallboyem do wody i go utopić. No, ale jest to bardzo trudne, bo oni wbrew pozorom poruszają się strasznie powoli. I nie mogą jakoś magicznie przechodzić nad barierkami. Więc utopienie ich jest mocno problematyczne i niewarte zachodu. Najlepiej ich omijać. Dobrze by było, gdyby przynajmniej dało się strzelać, będąc wcielonym w nich. Ale nie. No, well. Teraz musimy przejść ponad śluzą. Ponieważ ktoś tu śluzę zamknął i Samuel musiał się przemieścić. Teraz mostek, no śluza jest opuszczona, co jest troszeczkę problematyczne. Poczekamy, aż ten patrolujący Tallboy się usunie, a może się nie usunie.
Może lepiej chyba podejść z tamtej strony? Ja, bo jeden stoi cały czas tu. Ślepy jesteś? Tak, nie jest ślepy. Do widzenia. Cześć. No, to ruszamy. Nie ma co się bawić z tolbojami. Jak to wszystko wygląda? Zabici nieprzyjaciele. Trzech, dwóch cywili. Och, a to pech. Znaczy co? Lady Boyle i jej adorator. Zero alarmów. Dalej niski chaos. Tak, tożsamość. Lady Boyle odkryta. Lord Shaw pokonany w pojedynku. Wpis do księgi. Trzy znalezione runy. Dwa amulety. Jedna kapliczka. Dwa obrazy. Wow, całkiem nieźle, jeżeli chodzi o monety. Prawie wszystkie. Jestem pod wrażeniem. To dlatego, że tam okradałem wszystkich na przyjęciu. No, ale tutaj się pożegnamy. I tak to już trwa strasznie długo, ten odcinek. Więc dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.